dobry Państwu, jestem nadal w Warszawie, tutaj jestem na ulicy Krakowskiej Przedmieście i akurat niech Państwo zobaczą, pewien pan, który ma tutaj taki biznesik związany z wypożyczeniem pewnych urządzeń, na których można jeździć, poruszać się po Warszawie, chce powiedzieć coś o tych urządzeniach. Jak Pan się przedstawił i powiedział parę zdań nam o tym pięknym wynalazku? Mam na imię Tomasz, reprezentuję firmę Segway City Tours. Organizujemy wycieczki po Warszawie, również wynajmujemy ten oto sprzęt. Maszyna nazywa się Segway, jest to produkcja amerykańska. Wynalazcą tego pojazdu jest Dean Kamen. Pojazd ma już, konstrukcja ma już paręnaście lat. Jest to bardzo sprytne urządzenie, napędzane energią elektryczną. Samo utrzymuje równowagę, pomaga w przemieszczaniu się po mieście. Jaką szybkość może osiągać? Można się na tym rozpędzić do 20 na godzinę. Zasięg takiego urządzenia to jest około 35 km bądź 6 godzin zabawy na jednej baterii. Jak się steruje tym? Sterujemy to w bardzo intuicyjny sposób. Po prostu pochylając się w danym kierunku, pojazd w tym kierunku jedzie, hamuje, skręcamy, pochylając kierownicę na boki. Polecam, jak ktoś będzie miał możliwość skorzystania, naprawdę warto wydać każde pieniądze. Tutaj są Państwo codziennie pod hotelem Bristol, prawda? Staramy się być codziennie od 14 do 18, może nawet 19. A jeszcze jakby Pan coś powiedział o wynalazcy tego urządzenia, bo to jest ciekawy człowiek. Tak, jest to taki stereotypowy, szalony wynalazca, można powiedzieć. Osoba, która naprawdę chce poprawić świat. Jeszcze raz powtórzę jego nazwisko. Dean Kamen. Człowiek skonstruował wiele użytecznych urządzeń, głównie używanych w medycynie, typu pompa dializowa wielkości, nie wiem, takiej teczki. Wcześniej to taka pompa zastąpiła urządzenia wielkości szafy, także jego wynalazki ułatwiają życie wielu przewlekle chorym pacjentom. No i w międzyczasie również właśnie zaprojektował coś takiego, chcąc zrewolucjonizować sposób przemieszczania się. Może na zakończenie jakąś rundkę Pan by zrobił dookoła tutaj tego swojego... Widzą Państwo znakomity sprzęt, są znakomite wynalazki, czyli ludzkość jest kreatywna. Człowiek, który jest wolny w swoich decyzjach, potrafi różne przedmioty wynaleźć, różne urządzenia. Nas to cieszy, nas, nową prawicę. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję.